Czy znacie takie zdania? Posprzątaj. No proszę, uprzątnij ten bałagan. Nie jest wam to obce, prawda? Wiem, co czujecie. Mam dokładnie to samo. Dlaczego dzieci nie chcą sprzątać? A może dlatego, że nie mają fachowego sprzętu? I tutaj z pomocą przychodzi cała seria Silly Sam marki Dumel Discovery. Miotełka i szufelka przeznaczone są dla dzieci od 3 roku życia. Jest to sprzęt, który bardzo łatwo się składa. Tutaj potrzebna jest pomoc dorosłego. Są dwie opcje. Pierwsza, krótsza, dla młodszych dzieci i wersja dłuższa, dla starszych. Proszę bardzo, sprzęt jest bardzo fachowy. To jest ta wersja krótsza, dla młodszego dziecka. A to jest wersja dla starszego dziecka, bardzo prosta do złożenia. Teraz musimy po prostu nauczyć dziecko, jak się nią posługiwać. Dziecko uczy się poprzez obserwację, więc może rozpocznijmy od tego, że razem z dzieckiem uprzątniemy jego bałagan w pokoju. Kiedy dziecko zobaczy... Bardzo pana przepraszam, że jest to naprawdę fajna zabawa, jestem przekonana, że dużo chętniej będzie ogarniało i sprzątało swój własny bałagan. Sprzątanie jest super! Bardzo podoba mi się w tej zabawce to, że pan Miotełka nie zostawia dziecka samego na polu bitwy. Mówi, posprzątajmy, zamiatamy, zamiatamy. Dziecko ma wtedy poczucie, że poradzi sobie ze wszystkim, bo ma wsparcie, ma swojego przyjaciela. Jestem przekonana, że już teraz nie będziecie mieli żadnych problemów i że pokoje dzieci będą wysprzątane na błysk. Uwaga na palce! Tak jest, proszę pana, młoteczek. Silly Sam przeznaczony jest dla dzieci od 6 miesiąca życia. Jest to bezpieczna zabawka, nawet jeśli dziecko nie zdąży zabrać paluszka i niechcący się uderzy, nic go nie zaboli. Do tego wydaje śmieszne dźwięki, wygląda naprawdę bardzo przyjacielsko i najważniejsze dla mnie, kolor. Zielony, neutralny. Nie jest to adresowane ani do chłopców, ani do dziewczynek. Czyli tak naprawdę umiejętność sprzątania dotyczy nas wszystkich. Można przybijać, można się bawić, ale przede wszystkim słuchać bardzo zabawnego głosu i bardzo fajnych dźwięków. Ale jeśli rodzice są zmęczeni wieczorową porą, nie ma nic prostszego, wystarczy przełączyć na off i zabawka milknie. Życzę wam, drogie dzieciaki, miłej zabawy. Naprawcie wreszcie to, czego tatuś nie zdążył zrobić.